Hej, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom to Crowns. Wieża się rozbudowuje. I w sumie, tak jak już dawno sugerowaliście, to bym chyba postawiła tę wieżę po drodze, żeby... Tu byście mogli zacząć mi ścinać. Chociaż jak ja wyczyścić lewą stronę, to chyba nie chcę... Tutaj się rozbudowywać po drodze. Chcę się przenieść. Zdecydowanie chcę się przenieść, ale nie ma nigdzie murów. No zobaczcie. Bez jaj. Panowie z... No dobra, zajmij się wieżą. To jest najważniejsze. Tam sobie idziecie na spacerek. O, tutaj sobie... Chcesz jeszcze? Proszę bardzo. Masz jeszcze. O, już nie potrzebuję. Dobra. I co, już połowa dnia zniknęła, a wy tu dalej budujecie wieżę. No i właśnie, dlatego, że to jest tak mega daleko. O, dzień dobry, biegniesz po chlebek? Proszę. To mi tutaj nikt tego nie przyjdzie. Tych drzew ściąć do końca dnia. No, przyjrzyjmy się dobrze teksturom. No tu nie widzę. Tu jest kolejna wieża. Tu za tym krzakiem jest szansa, że się kryje mur, ale wątpię. Tu nie ma... Tu to jest? Aha, koleś biegnie, dobra. Tu też nigdzie nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj dopiero, no, pod samym obozem, ale ja cię kręcę. To jest jakiś koszmar. O, i tutaj w ogóle mamy kolejnego mounta. Uuu, idzie ekipa. Idzie ekipa. O nie, najgorsze jest to, że... Jedz. Dobra. Nie męcz się, nie męcz, dajesz radę. Nie, panowie, wiecie co, bo... No właśnie, uciekajcie może, co? No kurde, i mi młotki zjedzą? Nie, panowie, w długą. Nie! Uciekać, 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 uciekać. No kurde, zabrali. Strzelać do nich. Strzelać do nich. No i pięknie. No to wyszło, wyszło wręcz. Nawet jeden się nie uratował. No to wiecie co, to się, z czym to się równa, nie? Że muszę lecieć i narobić młotku. Ale mi to nie wyszło. A jestem, zaraz, ja jestem po lewej stronie, masz. Chodźcie tu, chodźcie. Za czterech ich straciłam. Wiecie co, jeszcze jak się pospieszę, to może pójdę tam i odzyskam tych ludzi. No właśnie, to się tak kończy. A oni biegną w ogóle po chleb. Teraz byś mógł pobiec. O, tu są właśnie moje młotkowe. Panowie. O, a ty młotek skądś ty znalazłeś? Leżał tu jakiś młotek. To elegancko. Tu masz, tu masz, tu masz. Dobra. Dobra, jest okej. Kurde, ale... Ale ciężko będzie. Ale ciężko będzie. No zobaczcie, ile oni te czasu biegną. No to wieża trochę też zepsuła, bo tamtych dwóch mogło już budować, czy ścinać te drzewa. A zajęli się wieżą, więc... No dobra, przepchniemy tych jakoś tak, żeby jak najwięcej tutaj drzew ścieli, dopóki jest dzień, nie? No jest zachmurzone, nie widzę za bardzo. Ale mam nadzieję, że jakoś tak wyczuję. Poziom trudności daje popalić. Moglibyście zacząć od tych pierwszych i iść w lewo, wtedy również z wami by się by znikał las w tle, ale okej, nie będzie.
proszę. No. Tutaj. Właśnie, może tak pojedynczo będziemy to robić. Żeby tylko jakby co jeden tutaj był na przodzie. Chodź, chodź. Poczekaj. O. Może odkryjesz jakieś miejsce. Super miejsce. Biegnie kolejny. Patrzcie, jak się ich tutaj narobiło, tych ludzi. O, pięknie zniknął las. To chodź. Jeszcze jeden biegnie. Dawasz. Dawasz. Dajesz kolejne. Poczekaj. Masz. O, już lecą? Kurde. Ale ten, nie wiem, ten młotek taki ciężki chyba trochę dla niego jest. Nie, 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 chłopie, uciekać, uciekać, uciekać. No co ty robisz? Dobra, dwóch młotkowych. Ej, chłopie, ty spadaj. Jakie one rozpędzone są. Mhm. Trzech młotkowych straciłam. Ej, zaraz, zaraz, chłopaki, bo moja korona. Mam kasę weź, jakby co. Ten nie wie, co się dzieje. Ten nie wie, co się dzieje. Ten nie wie, co się dzieje. I co, jest tutaj jakiś mur? Pokazał się nagle? Wyczarował się? A gdzie? Nic, a nic. Dobra, niech zetną trzy drzewa. Kurde, jaki kawał drogi. Aż ciężko mi w to wierzyć, że gra nas tak troluje. Przez to, że oni mi te pieniądze zatrzymywali się, żeby mi sypnąć pieniądze, tak się też porobiło. No ale trudno, dobra. Poradzimy sobie z tym. Już trzech biegnie. Dawać kasę. Chociaż mam pełny worek, to tak naprawdę mi niepotrzebne. Potrzebne mi jest za to teraz pobiegnięcie naprzód i znowu zainwestowanie chyba w te... w młotki. Jak tam chlebek. Dziękuję. U! Do wody. Widzę, że im się nie spieszy, bo pewnie nie mają żadnych narzędzi, żeby wziąć. I tak sobie spacerują. Proszę bardzo, cztery młotki. A jak tam po prawej stronie? O, dziękuję, dziękuję. Ale że za dużo tak pieniędzy trochę. A, to ty idź sobie tam pozbieraj. Czekajcie. Ja już sobie ich na zapas narobię, w razie miałabym ich potracić. O, ile pięknie młotkowych. Może tutaj pobudujcie. Ile tego jeszcze? Ostatnio nie na odcinku, ile tego narzucałam. A tu kolejny worek. To ze dwa worki pieniędzy na cały statek. I zabrakło mi. Się nie martwię, bo wiem, że te właśnie farmerzy mają sporo. Nie jest chlebka! O, jeszcze rybki łowią.
Macie tutaj, w razie czego, na obronę. Czekaj, masz. Wracają łucznicy dopiero? Nie zatrzymuj się, tylko biegnij. Oddać mi moje pieniądze. Strzelać. Coś tam ich wybiją trochę. Może, ale ja idę, bo zaraz dam z katapulty znowu. O. Ja to jeszcze ta płonąca pierwsza poszła. Mamy ekip. Wiecie, co ja zrobię? Mamy 4 ekipy po tej stronie. Ja myślę, że nawet jak oni natrafią na nocny atak, to dadzą sobie radę. A może akurat dobiegną? No zobaczymy, czy dobiegną. Ja powiem, żeby ścinali drzewa. Jakie kawał, ja cię kręcę. O nie, to ich wysło... O Jezus. To ich wysłałam. Znaczy, jakby im się udało zniszczyć portal, który nie wiem jak daleko jest. Wydaje mi się, że mega daleko. A tu jest, o nie, to jest dopiero port. Wiecie co, miałam taką małą nadzieję, że już nie ma portali, tylko że już ten ostateczny tutaj zaraz za tym będzie. Że uda im się go zniszczyć. Ale się srogo pomyliło. O nie. Jak oni natrafią na Blood Moon, to już w ogóle będzie porażka. Macie... Jesteście naładowani? Te. A wy? Też. To będzie ciężkie. Jak mi wyjdzie zemsta... Razem z Blood Moonem. Oj, to będzie ciężkie. No nic. Oni zdążą zniszczyć portal, ale później nie zdążą wrócić pewnie. Ekipa. Właśnie chyba lecę na porażkę. Tak wygląda marsz, który kończy się porażką. No i tyle. Całe 4 ekipy. Bożeż, mordę. Nie! Nie! Czemu ja to po prostu czułam, że to się skończyło moją porażką? O nie... Tak się kończy... Głupio porażka. Znaczy taki... O, dobra, może być królowa. Gdzie my jesteśmy teraz w ogóle? Pierwsza wyspa, tak jak mi pisaliście zresztą. 93 dnia... Gnojek zabrał mi koronę. No cóż. No cóż. I teraz tak, jesteśmy na pierwszej wyspie. I nie mamy murów. Ale mamy ludzi. Mamy jakiegoś dziwnego konia. Tu są ludzie jacyś, tu są... Znaczy mamy jakąś farmę, ale w ogóle... Trochę... Cholercia. Jak tu się odnaleźć? Jak tu się odnaleźć? Jak tu w ogóle nie ma żadnych farmerów ani nic? Taki niby początek, ale nasze budowle są. Ojej.
Przede wszystkim trzeba się zamurować jakoś. Ale dobra, kilku pikinierów jest, oni nam dadzą kasę. My mamy oszczędności! Dawaj kasę, koleś, dawaj kasę, dawaj kasę! Dobra, oni tu biegną wszyscy za tych. Czekaj, czekaj, bo ja muszę teraz tak. Trzeba ekipę uratować. Daj jeszcze oszczędności trochę, kolego. Zobacz, ile tutaj ludzi biegnie. Skąd oni się w ogóle biorą? To chyba cały czas procent idzie, bo patrzę się na bank i się nie pomniejsza. Dobra, jeszcze czterech tych. I tu jeszcze więcej. Dobra, trzeba zostawić kilku na tych, na farmerów. Ale to dopiero po nocy. Dobrze jest. Dobrze jest. Początek jest alright. No bywa, no cóż. Tylko muszę teraz zobaczyć, gdzie miałam mury przesunięte. Na pewno gdzieś poza farmę. Gdzieś tu mocno w prawo. Ale to teraz zobaczymy, gdzie ja te mury miałam. W sumie jak cofnęliśmy się na pierwszy... A teraz, czy ja będę mogła ulepszyć mury do cegieł? Jak to wszystko wygląda? Z tego co pamiętam, to pisaliście, że jakby ulepszenia trzeba będzie jeszcze raz aktywować, ale już za pieniążki. Nie za klejnoty. Ale że trzeba będzie aktywować. A teraz to jest, czy to się tyczyło buffów? Czy to się też tyczy właśnie takich ulepszeń typu cegła? Przede wszystkim to może zobaczę tutaj. Mogę ulepszyć. Dobra, poczekamy, zobaczymy, czy coś przyjdzie. Co straciłam? To straciłam jeszcze NPC-ów, ale to też będę mogła ich chyba odzyskać. Idą czy nie? Ja w ogóle... Zaraz, czy ja nie mam... A nie, nie mogłam tutaj... Nie. Ja tu jedną stronę mam czystą. Niech jedno spojrzę. Nie wiem, co to znaczy, czy po lewej, że jest portal, jak jest tak narysowane. Ciekawe, nie zwróciłam na to uwagi. Czyli ja mam prawą stronę wyczyszczoną, bo widzę, że jest ten. Dobrze mi się wydaje? No nic, muszę przelecieć. Na tym moim koniku. Ale chyba tak, chyba... Przede wszystkim muszę i tak mury przenieść. Żeby mi się te wszystkie budynki pobudowały, co miałam. Nie mam żadnych klejnotów? A gdzie ja tu miałam? Tu miałam chyba mur. Wy sobie tutaj łazicie. Nic, najem się i pobiegnę do końca. Zobacz, ja sobie chyba będę musiała naprawdę na kartce rozrysować w razie... w przyszłości kolejnej porażki. A myślę, że się jeszcze nie raz wydarzą. Tu możemy wziąć... Ale... Aha, bo ja go chyba nie brałam wcześniej, dlatego on jest dalej za klejnoty. Gdzie są moje klejnoty? A nie, zobaczcie, jaskinia jest na prawo jednak. Jaskinia jest na prawo. Jaka malutka ta wyspa. Czyli mapa tak naprawdę w żaden sposób mi nie sugeruje, po której stronie jest jaskinia. Szkoda. Bo jednak po tym, jak już wiem, po której stronie, to powinno mi to coś sugerować, żebym sobie nie musiała na kartce zapisywać, no ale... Narysuję sobie na kartce, nie szkodzi. No właśnie, wy tutaj odbudowywujcie. No przez to, że przegraliśmy, to statek się rozbił. A nie, jednak mam jakieś klejnoty, bo widzę, że teraz się pojawił ziomek, dobra. Wy tutaj będziecie farmy robić, tylko muszę najpierw farmerów zdobyć. O właśnie, mamy to. I proszę bardzo. Ja lubię te początki. Niby początek po porażce. Boli trochę. Ale i tak fajnie, że to nie jest totalny game over, bo wiecie, w Kingdom Classicu, jak dobrze pamiętam, to jak się straciło koronę, to było koniec. Graj od początku. Zaczynaj wszystko od początku.
ktoś ma dla mnie jakąś większą ilość pieniędzy, bo w sumie to muszę odbudować mury po lewej, gdziekolwiek one nie były. Ach, wy jesteście zwykłymi w ogóle. A tu są farmerzy. To też nie chcemy, żeby farmerzy nam tu padli, więc musimy odbudować mury, które były tutaj. A nie, nie musimy. No dobra. Nie musimy, bo przecież lewa strona w takim razie jest czysta. Zakręciłam się. Boże, nie zniszczył, ale wydaje mi się, że... Nie, ja chyba na pierwszej wyspie nie mogłam. Ale nie, bo ja się wracałam przecież na pierwszą wyspę. Tu miałam stajnie. Mam wrażenie, że lewa strona jest czysta. No, no musi być, no bo skoro jest latarnia, to musi być czysta. Zawał. Zawał dostanę za każdym razem, jak ten gryf będzie mi spadał z nieba. Chodź. Jesteś szybszy niż ten koń. Nie wiem, po co tu biegnę. Aha, o. Kurde, pieniędzy mam chyba wystarczająco. To się nazywa dopiero fail. Ciekawe, czy latarnia jest? Trzeba ją odbudować. Jakby nie było, i tak nie mam pieniążków. Nie sap. Chłopie. Ło. Dobra, stoi. Okej. Teraz, czy ja będę mogła robić bomby, już tak daleko się rozbudować? To jest najważniejsze pytanie, bo wtedy wyczyścilibyśmy pierwszą wyspę i mieli już ją z głowy. Tu muszę koniecznie do łuczników bonus wykupić znowu. No ale... Kurczę, tamci... Najgorsze było, że ten potworek, co mi zabrał koronę, to on się totalnie na mnie rzucił. I nie dość, że był mega szybki, to jeszcze pieniądze go w ogóle nie interesowały. No, wyluzł mi ten krwawy księżyc Bloodmoon totalnie na twarz. Totalnie na twarz mi wyszedł. Dobra, lewa strona, jak sobie tak będzie. Chyba, że rozbuduję bardziej, przesunę te mury tak jak miałam, żeby ci z mieczami mi się pojawili, ale to chyba muszę bardziej ulepszyć mój sobie główną siedzibę. I tu widzę, że murek jeszcze jakiś był. To odbudowuj to wszystko, co było. No niech będzie tak ładnie. Szkoda, że te mury się tak poniszczyły. Wy sobie tu biegniecie, to sobie biegnijcie, bo tak, tu mam jedne farmy i po prawej miałam jeszcze jedne farmy. To oznacza... O, biegną to w sumie po tych... po łuki, czy po okosy. Okej. Okay. Macie jakieś już pierwsze zbiory? Nie. A co to się tutaj... Ach, bo tu jest ta katapulta. Dobra, w sumie katapulta na prawo się przyda. Nie wiem, jak duże są te ataki pierwsze. Muszę zerknąć po prawej stronie zaraz, jak noc nadejdzie. Wy tutaj też lecicie robić. Zrobimy trochę tych kost, bo jeszcze na lewo muszą iść. O. Elegancko. Tu się rozkładają i tu nawet jeszcze jeden się zmieści. O, tutaj. To jest chyba miejsce, gdzie kończyłam przesuwanie w prawo, mam wrażenie. Możemy rozbudować dalej wieżę. To chyba ulepszenia się jednak nie resetują. Masz. Coś tam upolowaliście? Pewnie coś tam upolowaliście. Będzie można po ciebie przyjść w sumie, kolego. Trzy lejnoty. Teraz jak weźmiemy... Tak, to ulepszenie łuczników, no i NPC. Jak się różowiutko zrobiło ładnie. A wiecie, co nam się jeszcze zmieniło? To nam się zmieniło. Co mi się nie podoba.
Tylko teraz nie znajdę pewnie tego pięknego rysunku, tej buźki takiej, co miałam. Jaszczurka, sowa, smok, to nie wiem co to, jakiś lew, orzeł. O, w sumie to owieczka chyba była, nie? O, może być zielono-niebieskie. Bo też sukienka mi się wtedy zmienia, haha. Ja miałam zobaczyć, jak silne są ataki. Doszłapiecie się z tą katapultą? Tak. A już jesteście ten, pełni kasy, okej. Okay. Zobaczmy, jak silny atak będzie dnia. Bo w sumie, dzień się, to, wiecie co jest najgorsze, że to się wyzerowało. Ja od początku mi lecą dni, czyli co, te ataki będą takie mega słabe teraz? Tak jak na początku w grze? Możliwe. Aż wyjdę im naprzeciw trochę, żeby ta wieża mi te wszystkiego nie zestrzeliła. O! No patrzcie, pięciu ich lecz sześciu. No gdzie? Kurde, katapultą mi przez łeb. O nie, a teraz jak to zrobię? To statek będzie cały w częściach, czy... Tak, dobra. Dobrze, że nie muszę milion razy inwestować w to. No dobra, to... To jest okej, myślę. Znaczy te początki znowu będą takie przyjemnie proste. Wręcz prostsze, bo... Darmowa przejażdżka na wyspę, powrót. Znaczy w sumie chciałam pieniądze, żeby to rozbudować. Tak, i to już jest mur, i to już jest bomba, okej. Okay. Teraz tu inwestujemy. Nie może mu... Jeszcze tych młotków narobiłam sporo. Po prostu oni się rozbiegli, zaraz pewnie przybiegną. Pobiegli wszyscy na łódkę budować. O! A, bo to dopiero zaczynacie. Dobra, dobra, chłopaki, spoko. Tu na lewo mam farmy i tak naprawdę już dalej biegać na lewo nie muszę, bo tu już chyba nic mnie nie czeka, nie? Chyba, że mieczor. Ale tu nie, to jest katapulta, to jest... No nie, miecz się nie pokazał. Musiałabym dalej się przenieść z murami. Czy ja byłam dalej z murami? Musiałam być, bo na pewno miałam... Stanie na swoim terenie. O, ja tutaj byłam. Ale w sumie wy macie tutaj ładny sprzęt do polowania, więc... No właśnie, nie widzę sensu. Dobra. A ja tutaj chlebka nie mam. To chlebek też można było gdzieś jak najbliżej środka w sumie zbudować. A nie, nie, bo nie mam pani od chlebka. Przecież co ja kombinuję? Ojej, tam. No jedz, jedz. Chodźmy zobaczyć, jak ta bomba wygląda. Ilu tu jest farmerów? Trzech. Myślę, że jeszcze jeden by się przydał. Czterech farmerów tak na jedną stronę to by było spoko. Bo więcej niż czterech to już się wylewa z worka, nie? Ale ładnie ten zamek wygląda. I teraz jak... Wam muszę coś kazać? Iść? Nie, dopiero jak będę kazała atakować, nie? Tak. A nie, wy idziecie ze mną już! O Jezu. No to let's go. Ale to i tak musimy poczekać na następny dzień, bo nie będziecie w nocy szli. Oj. O, a czemu nie mogę tutaj im kazać budować? Halo? Albo wy jeszcze nie zbudowaliście, bo poszliście... No może jednak za mało mam tych młotków? Co to jest tu? A tu mur był. A, taki backup. Przecież no to zbuduj to w razie czego. Bo nie wiem, jak ten atak się dzisiaj skończy. Znaczy, jak atak ogólnie. Oj, 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 lecą. No, za mało mam chyba tych z młotkami. Lecą z tą bombą. Czekaj, bo jednak teraz za dużo tej kasy. No nie wyrzucajcie mi je.
To wy sobie tam stójcie. Najgorzej, że oni się nie cofają. O kurde. To już z powrotem nie pójdziecie? Nikt do nich nie strzela poza... A tu nikt nie podszedł pod tą bramę jeszcze. Nikt nie doszedł. No pięknie. Dobra, mur stoi. U, przepraszam. Nikt tutaj nie stoi. Jesteśmy już gotowi, żeby popłynąć, ale najpierw zniszczymy sobie po prawej stronie. Dobra, no to chyba let's go. Na razie nikogo nie ma. Po ciebie przyjdę zaraz, bo nie mam miejsca na razie w worku. Idą oni czy nie idą? Da. No, chłopaki, dziewczyny. Idą. Dwie ekipy. No szkoda, że tych mieczy nie mam. Gdzieś się musiały pojawić, albo może... Jeszcze trochę trzeba się rozbudować gdzieś w prawo albo w lewo, żeby zrobić im trochę, wiecie, przestrzeni. Nie chcę podchodzić za blisko, bo oni się wtedy nie rzucą. I co? Zawsze takie creepy było. Dawać ekipo. O, nie ulepszyłam łuczników. O nie, to był błąd. Mogłam najpierw ulepszyć łuczników. A dopiero iść na atak. No ale dobra, poradzimy sobie, nie? Mamy cały worek, jak coś kasy. Co tu robi jeleń? No strzelać ich. Ach, bo oni się przesuwają razem ze mną. Dobra. Najgorsze jest to, że tutaj jak się zaplantuje tą bombę, to później trzeba, to jest czasówka. Najedźcie się kasy. Nie wiem, czy na tym mam, czy to zdążę w ogóle. Co już? Nie, jeszcze nie. O, jeszcze jakby żegało. O, czekaj, bo oni dalej nie idą. Długo! Najlepsze jest to, że ja muszę stąd uciec, zanim to wybuchnie. Ale moja ekipa już nie. Zabezpieczyliśmy 5 dni. Przez 5 dni zabiliśmy 766 gritków. Session place. O? Okej. Okay. Farmers highest, night highest, worker highest. Okej. Okay. No fajnie, tylko... Ekipę nam trochę zmiotło. No i moi drodzy, ta wyspa jest już bezpieczna. Możemy na niej robić, co nam się tylko zamarzy. Czyli wiecie, co robimy, nie? Idziemy... O właśnie, zaraz przejdziemy po niego. Idziemy ulepszyć łuczników i spadamy stąd. No bo co tu więcej robić? Zebrać możemy pieniądze. Przydadzą się. A, bo tu mega dużo jeszcze idzie ludzi, bo... No tak, bo... Chyba nasi łucznicy, nie? Polegli. Tu możemy już sobie zadzwonić, ale to zaraz. Najpierw... O,
A, łapczywie, mówię, jeszcze wezmę. O właśnie, chodzi mi o to, że tu. W sumie to jeden tylko zniknął. I teraz... Nie, nie, ja idę na lewo. Kasa się sypie. Biegnę po klejnoty, ale nie wiem, czy je zmieszczę. Walnę już tutaj im. Żeby sobie wsiadli. Wsiedli. Potrzebuję 3. 2. 3. Zmieści się? Dobra. Mamy to. Znaczy mamy tyle, ile chciałam. A, masz. Co tam? Nie zostawimy cię na wyspie. I tutaj, panie. Hono. Chcesz mi pokazać, co mogę z tego zrobić? No dobra. Na tej wyspie już mi nie zależy. Tutaj? Może być i tutaj. Zobaczmy, co z tego powstanie. Coś dziwnego. Dobra, dajcie trochę kasy, no właśnie, żebym zapełniła woreczek. Jak będę wsiadała na łódkę. A wy nie wsiadacie? Polecę? Moje, moje. I? No. Ile im to schodzi, co? Wyjdzie jakaś wieża. Nie pamiętam, co z tego było, tak wam powiem szczerze. Tyle przegram, ale mam taką dużą przerwę pomiędzy tym, jak gram ostatnim razem, a teraz, że... To jest ten taki fajny stan, że niektóre rzeczy się tam mniej więcej... A, pamiętam, dobra, to było to, ale tak ogólnie się nie pamięta. Ja lubię, jak zapominam. Balista! Ej, tego to w ogóle nawet nie pamiętam. O kurde, jestem ciekawa, jak ona strzela. A to młotkowy jeszcze musi być tam na górze. Wow, ja nie pamiętam, że coś takiego było. Okej. Okay. O! Coś jeszcze? Elegancko. 6 dnia z pierwszej wyspy. Pierwsza wyspa wyczyszczona. Zniszczone, wszystko wzięte. No to jest tylko drewniane, ale to nie szkodzi. Mamy tak, drugą wyspę. Co to jest 175? A, pewnie... No bo to też będzie wszystko poniszczone na tej wyspie. Tutaj mamy w ogóle jelenia. Na drugiej wyspie. Też co, mamy jedną stronę wyczyszczoną. Dobra, bierzemy na drugą i lecimy drugą czyścić, nie? Myślę, że tak. Weźmiemy sobie też jelenia. I przypłynęliśmy z tego końca. Ale to sobie zaczniemy w następnym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. I widzimy się w następnym. Bye!